No dzień dobry, po raz kolejny, po raz który. Dzisiaj jest piątek, jestem w mieście Villa Vicosa, tak się nazywa, Vicosa, Villa Vicosa, w Portugalii, bardzo blisko przy granicy hiszpańskiej. Nie wiem jak tam, kto wie, to jak trochę zna Portugalię, jak jest Évora, to tak na poziomie, w tym poziomie to jest. Miasto Évora to jest dosyć duże miasto. W zeszłym roku tam byłem i nakręcałem wideo i przejeżdżałem w tym roku też przez to miasto. I wiecie co? Dziwne zawsze mam te skojarzenia, bo tak. Przejeżdżam koło tego samego parkingu, co w zeszłym roku parkowałem auto i rondo to samo. I te drogi mi się schodzą naprawdę. No dobra, idę teraz tutaj troszkę pozwiedzam. Jest gorąco. Myślałem, że nie wyrobię, ale jakoś dałem radę i będę starał się coś nagrać. Dobra, zaczynamy. Gorące klimaty. Drzewa pomarańczowe. Pomarańczy jest już niewiele. Zobaczcie, o. Pomarańczy. I wszędzie obsadzone pomarańczowymi drzewami. Cały rynek. Florbella Hispanica. Jak tam wejść, kurde? Może tędy wchodzą też. Miasto. Czy co? Ja wam powiem, że w upał 40 stopni, godzina druga, trzecia. To nie jest dobry pomysł na chodzenie i zwiedzanie. Strasznie gorąco tu jest. Patrzcie, jakie armaty. Piękny widok miasta. Troszkę kochani w cieniu, bo ja nie wyrabiam. Cień. Słyszycie go? Gdzie się chowasz? Nikt nie chodzi, bo jest gorąco. Jakie to były mury. Hello. Patrzcie, jak to wyglądało. Się podnosiło i zamykało. Tu ludzie mieszkali. O, jak tu chłodno, kurze. Hello. Nice school here. Oh my god, it's too hot. What is the inside? You need to pay something? Yes, there's two museums. Ah, how much? 5 euros per person. Nobody walk around. Because it's too hot. It is. Thank you.
Ależ to był duży teren, ja cię kręcę. Naprawdę to było rozbudowane. Można spać, kurwa. Żarty. Widzicie? Ale bym pierdzielnął. Kurde. Ale bym teraz orła odwalił. A tu chyba jakiś strażnik stał. Przerwował, nie? A teraz to możesz tylko popatrzeć, no owce. Gdzie słychać jak dzwonią. No i tam ładne miasto jest. Ja się zawadziłem. O co się bym pierdzielnął. Całe szczęście. To jest ogromne to wszystko. Góry. No dobra, przejdziemy naokoło. Tą twierdzę. Twierdza zamek. Ale nie było tu łatwo wejść tam zdobyć. Widzicie? Następna wieża obserwacyjna. No. Miasto. Stał strażnik. Patrzył. No i tu się schodzi z tego obiektu. Spokojnie se ludzie tu żyją. Przychodzą sobie zjeść na kawkę. Tak jak ja zresztą. Wiecie, jak ja się pocę. Jest fajnie tak zwiedzać, ale jak przychodzą upały, to idziemy tam zobaczyć dalej do przodu, bo tam też coś jest. Jakiś pałac, on powiedział mi, ten. Ten mi local guy. No i zobaczymy, bo widzę, że tam coś ładne też jest. Ładna uliczka. Cisza, spokój. Wszyscy się pochowali przed słońcem. Ja tu pomarańczy. Ile tu tego jest? Zabudowań. Pałac. Mógłbym wracać tak jak byłem Ewora. Jechałem, to już nakręciłem. Już mnie tam nie interesowało. Później Faro też. Wiele innych takich miast już byłem. No a tutaj mam takie ogrody. Cały czas piję wodę. Też nie w tym mam 40 stopni, kurczę. A jeszcze w dzień, wieczorem to jakoś tego. No
Piękne jesteście. No dawaj, do wody. Weź do wody. Nie chcesz do wody? A już masz. No i co? Idź do wody, nie? Nie chcę do wody. Do wody nie chcesz iść? No? Dawaj, dawaj, ruszaj! Pungało, pungało! To jest jak ksiołtarz. Idziemy dalej.